A ty wiesz, że jeżdżę BM-ką? Huh? A ty wiesz, że nie mam kredytu i nic mnie nie boli? Co? Huh? Dzień dobry, dla mnie tylko to tutaj będzie. Dowód osobisty, bardzo proszę. No pani sobie chyba żartuje, przecież 20 lat już mam, no to jest taki skandal po prostu. Dzień dobry, dla mnie tylko to tutaj będzie. Dowód osobisty, bardzo proszę. Jejku, naprawdę? Jak mi miło, ja nie wiedziałem, że tutaj tacy mili ludzie pracują. Już szukam. Imprezka, znajomi, blisko sklep, słonko pięknie świeci. No, co mnie tutaj więcej do szczęścia potrzeba? Ale bym tu ryby połowił. Mamo, wyprowadzam się. Synku, a może poczekasz? Stabilną pracę sobie znajdziesz. Mamo, wyprowadzam się. No, nareszcie, darmozjadzie, bo syn Baśki to od 10 lat sam mieszka. Nie no, ja to potrzebuję jakieś oryginalne buty, tak jak moi koledzy. No przecież nie będę od nich gorszy, nie? Ja to potrzebuję takie buty, żeby się stopa nie pociła i żeby mnie nie obtarły. Dopiero co zdałem prawo jazdy, więc pojeżdżę sobie chwilę jakimś gorszym samochodem, żeby mi go szkoda nie było, gdyby coś się stało. No a za parę lat, no to kupię sobie coś lepszego. A za co ja mam sobie niby nowy samochód kupić, co? No, dasz mi na to? Poszedłbym na taką imprezę, żeby było więcej dziewczyn niż chłopaków, no i wiesz, no, najlepiej każda wolna. Poszedłbym na jakąkolwiek imprezę, ale nie mam znajomych. Jest super pogoda, świeci słońce, no nie ma szans, że wyjdę dzisiaj z tej wody. Sinice, brudno, wieje wiatr, glony. Nie ma nawet opcji, że wejdę do tej wody. Dobra, tam 10 minut tylko jadę, to nawet biletu przecież nie będę kasował. Niby tam jeden przystanek tylko jadę, ale i tak wolę ten bilet skasować. No ja już nie mam 20 lat, żeby przed tymi kanarami uciekać. Jak będę miał 30 lat, no to już na pewno będę miał własne mieszkanie. Matko jedyna, jakie to szczęście, że ja wtedy tego kredytu na to mieszkanie nie dostałem. No przecież gdybym go dostał i teraz musiał spłacać te raty, to no ja nie wiem, co bym jadł.